Witam wszystkich, dziś chciałbym Wam przedstawić test kamery AirLife FE200CU. Jest to kamera z soczewką typu rybie oko o kącie widoczności 360 stopni. Obejmuje ona naprawdę duży obszar obrazu i na pewno widok różni się od widoków przeciętnych kamer ze zwykłymi soczewkami. Tak jak widzicie, tutaj kamera obejmuje naprawdę cały przedpokój, gdzie zwykła kamera ze zwykłą soczewką objęłaby tylko jeden mały kwadracik, mniej więcej tą wycieraczkę przy drzwiach i może kawałek lustra. I tym właśnie się wyróżnia ta kamera. Tutaj przeglądam sobie funkcję pod przeglądarką Chrome i w tym przypadku funkcje są dosyć ograniczone, bo web serwer wymaga wtyczki ActiveX, żebyśmy mogli coś więcej poustawiać. Więc na razie pokażę Wam, jak to wygląda pod przeglądarką Chrome, a później pod Internet Explorer. A więc tak, mamy na początek trzy tryby widoków i trzeba zapamiętać, że ten widok, który zostawimy ostatni, ten widok będzie nam się nagrywał na przykład w plikach wideo. Więc jeżeli zostawimy sobie tak, jak teraz widzimy, czyli tak zwane rybie oko, to taki będziemy mieli obraz nagrany w plikach, a jeżeli ustawimy sobie na przykład taki podzielony na 3, to taki będzie nam się nagrywał. No ale dobra, od początku. Pierwszym widokiem jest właśnie widok tego rybiego oka. Drugi widok to tak naprawdę rozłożony widok na prostokąt i moim zdaniem to jest najlepszy widok, w którym wszystko fajnie widać. Następnym widokiem jest widok oka i trzech kanałów wybranych właśnie z tego pierwszego widoku. Tymi kanałami możemy sobie sterować, możemy je przesuwać. Jeden kanał, na przykład tak jak widać, to jest pierwszy, w zasadzie to jest drugi kanał. Na nim widać kawałek drzwi, na trzecim kanale widać jakąś tam część, a na czwartym kanale możemy ustawić sobie jakieś tam przybliżenie. Tak naprawdę na każdym kanale możemy ustawić sobie przybliżenie lub oddalenie jakieś i w zasadzie jest to dowolnie sterowane. Tutaj w czwartym kanale przybliżenie jest dosyć duże. Klikając dosyć ileś razy możemy sobie ustawić interesujący na nas widok. Obraz generalnie zoomowany nie jest jakoś najlepszy, ale kamera wisi na 2,5 metrach, więc możecie sami ocenić, jak to wszystko wygląda. Następnym widokiem, ostatnim już widokiem jest ten widok, moim zdaniem najlepszy widok, czyli mamy całość i dwa kanały. Na przykład na całości obserwujemy sobie coś, a na dwóch innych kanałach jakieś szczegóły, które nas interesują. Na przykład rzeczywiście tutaj parę drzwi i obserwujemy buty, czy tych butów nam ktoś na przykład nie zabierze albo nie ubiera. Możemy sobie ustawić jeszcze większego zooma. To chyba już był największy zoom. O. I mamy takie widoki. Moim zdaniem ten widok jest najlepszy do obserwacji. Tak jak mówiłem, trzeba pamiętać, jeżeli zostawimy ostatni ten widok, to taki widok będzie nam się nagrywał w plikach. Dobra, więc i tylko to zrobimy pod przeglądarką Chrome, tak? Bo nie mamy wtyczki ActiveX. No ale dobra, przejdziemy teraz do IE. Zalogujemy się.
I teraz tak, pod IE widzimy to samo, co pod Chromem w tych trybach. Tutaj mamy te tryby wyświetlania. Ale mamy dodatkowe opcje. Mamy opcję Push to Talk. Pokażę Wam później filmik z nagrania, gdy ktoś mówi. Generalnie nawet fajna opcja. Nieźle słychać, ale to, tak jak mówię, zobaczycie w oddzielnym filmiku. Mamy opcję bezpośredniego nagrywania i bezpośredniego zrzucania zdjęć. Czyli na przykład, jeżeli obserwator widzi, że coś się dzieje na kamerze, może od razu zrzucać sobie awika na dysk lub fotkę. Generalnie z opcji to tych tutaj to chyba wszystko, bo tutaj tak naprawdę nie ma nic więcej ciekawego. Jedyną opcją, która pewnie wszystkich interesuje, to jak nagrywać obraz po jakimś zdarzeniu, czyli po wykryciu ruchu. Na przykład ktoś wchodził drzwiami i chce mieć to zarejestrowane. Żeby Was nie zanudzać, pokażę Wam, jak to zrobić, jak to szybko skonfigurować, bo moim zdaniem to jest najważniejsza funkcja. Trzeba wejść do konfiguracji. I teraz tak, nie pamiętam, zostawiliśmy ostatni widok. Ostatnim widokiem jest ten widok. Pokażę się, czy jest OK. Ten widok chcemy, żeby nam się zgrywał taki plik. Wchodzimy do konfiguracji, wchodzimy do kamery. Tutaj chyba nie trzeba było nic przestawiać. W zasadzie tutaj są dwie opcje, znaczy trzy opcje. Tryb mocowania kamery. Generalnie jesteśmy w trybie ściana, ale jest też ściana 720p. Ustawię ścianę na 720p, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. To będzie jeden tryb. Dobra, jesteśmy w ściana 720p. On jest inaczej trochę rozłożony. W zasadzie inaczej rozłożony. Nie jest obraz podzielony i mamy na całości obraz, który obejmuje całe pomieszczenie. Generalnie bardzo, bardzo fajna opcja. Jeszcze wejdziemy sobie do domu, żeby zobaczyć, czy tam nam się pojawiły jakieś widoki. Tak, tu mamy nowe widoki. O, tak jak widzicie, są dwa widoki. Możemy tymi widokami sobie sterować. Bierzemy kanał pierwszy na przykład i robimy zooma. O, możemy sobie przesunąć lepiej. No to nawet źle Wam powiedziałem. Robimy kanał pierwszy i robimy zooma. O, coś tutaj na mnie. A nie, idzie zoom, dobra. Jest OK. Możemy sobie tu przesuwać. Pod Internet Explorerem widać najlepszą obsługę. Robimy sobie zooma. Możemy nawet zapisać sobie jakieś punkty. Bierzemy sobie drugi kanał. Robimy takiego zooma. No a w pierwszym zrobimy sobie na przykład takiego zooma. I to jest nasz widok. Mamy też opcję podwójny z widokiem oryginału. Czyli mamy tutaj oryginał i jakiś punkt środkowy w zasadzie, z tego co widać.
możemy sterować sobie, możemy. Przesuniemy sobie to. Kroki zostawiamy. Czyli widzimy oryginalny obraz i zooma. Też bardzo fajna opcja. Możemy sobie oczywiście tutaj poprzestawiać. Tutaj możemy zmieniać się kroki i wtedy możemy szybciej przeskakiwać. Nie pokazałem tego w przeglądarce Chrome, ale też są te kroki. I możemy sobie wybrać nasz widok. Generalnie wybiorę ten widok, czyli całości. Mamy całość. I teraz już przechodzimy do konfiguracji, czyli jak nagrać jakieś wideo, gdy nastąpi jakieś zdarzenie. Przechodzimy do kamery. W zasadzie do kamery nie, to już byliśmy wcześniej. Przechodzimy do zdarzeń. Ja już wcześniej sobie zdefiniowałem swój serwer FTP. Nazywa się New FTP Server z takim adresem, nazwa i użytkownik. Przechodzimy dalej do detekcji. Czekamy na obraz i możemy zdefiniować sobie na przykład ten usuniemy teraz. Zdefiniujemy sobie, że jeżeli ktoś wyjdzie nam z tych drzwi, to będzie jakiś alarm, tak? To będzie jakieś zdarzenie. Czyli zdefiniowany mamy naszą strefę alarmu. Definiujemy sobie poziom wyzwalania i czułość. Ja generalnie ustawiam to na testy wysoko, żeby coś się tam nagrało. To jest indywidualna opcja dla każdego. Kiedy chce, żeby było wyzwolenie, czy ma psa na przykład, czy nie, bo też pewnie inaczej jest przez kamerę interpretowany duży człowiek, mały człowiek lub jakieś zwierzę. Dobra, ale zapisujemy. Zapisane, ok, mamy detekcję ruchu. Teraz przechodzimy do konfiguracji zdarzeń. Zapisać będziemy do formatu wideo H264, jest to skompresowany format wideo. Mamy listę typów zdarzeń. Nasz teraz będzie się nazywał New Event. Przechodzimy do konfiguracji. Odpowiedź na wyzwalacz robimy zawsze. Wyzwolenie przez detekcję ruchu. Możemy też przez wyzwalanie ręczne lub przez piny w kamerce. My robimy przez detekcję ruchu teraz. W oknie default 0, czyli jest to nasza strefa drzwi. I co ma zrobić kamera, jeżeli nastąpi zdarzenie? No i robimy tak, że prześli zdjęcia, generalnie to chyba brakuje i wideo. Przesyłamy zdjęcia, wybieramy typ przesyłania FTP, selektujemy nasz serwer, no i nazwę pliku bazowego. I generalnie klikamy zapisz. Kamera się aktualizuje. I od tej chwili będzie zapisywała na serwer FTP wszystkie zdarzenia, które zostaną wykryte w tym oknie. I w zasadzie moim zdaniem to jest najważniejsza funkcja, czyli nagrywanie zdarzenia i te tryby wideo, które widzieliśmy wcześniej. Mam nadzieję, że zobaczyliście mniej więcej, jak ta kamerka działa i jakie ma funkcje. Oczywiście ma więcej funkcji, ale moim zdaniem te są najważniejsze. I na tym kończę to wideo. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.